Dzięki dronom możemy rejestrować niewiarygodne i zadziwiające rzeczy. Przygotujcie się, bo oto niesamowite filmy z dronów, w które nikt by nie uwierzył, gdyby nie zostały nagrane. Zjawiska paranormalne, istoty pozaziemskie czy inne szokujące rzeczy. Zostaw łapkę i napisz komentarz dron, a przypnę ci serduszko. Oglądaj też do końca, jeśli chcesz zobaczyć najbardziej tajemnicze rzeczy. Twarz olbrzymów w chmurze. Tym razem dron dosłownie nagrał rzadki moment, który gdyby nie został uchwycony, nikt by w to nie uwierzył. Kanadyjczycy w 2011 roku pozostali zszokowani po obserwacji burzliwej pogody w swoim mieście. Nie tylko silne wiatry, ale także chmury dostarczyły dziwny widok, przybierając kształt ogromnej twarzy z wyraźnie zarysowanym nosem i wyraźnie widocznymi cechami humanoidalnymi. Formacja chmur przyjęła kształt ludzkiej twarzy, co dla wielu obserwatorów było czymś absolutnie szokującym. Rzadki klip szybko został udostępniony online, a wielu internautów twierdziło, że to twarz olbrzyma, podczas gdy inni uważali, że chmury zwyczajnie zrobiły nam figle. Na pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, że to ocean został opanowany przez miliardy medus, ale ku twojemu zdziwieniu te maleńkie stworzenia rozrzucone po powierzchni wody to zielone żółwie morskie. To oszałamiające widoki ogromnej liczby żółwi morskich zostały uchwycone przez zespół naukowców podczas badania wielkiej rafy koralowej w Australii. To masowe zgromadzenie około 64 tysięcy żółwi nie było czymś, co budziłoby obawy, ponieważ według biologów morskich krążące wokół płaskorzyje gady czekały, aby wyjść na brzeg, by złożyć jaja, co stanowiło ich największe miejsce lęgowe. Chociaż tym razem nie był to dron, lecz telefon, to i tak udało się nagrać coś ciekawego. Był w stanie sfilmować kryptydę biegnącą bez strachu po drodze w nieznanym miejscu. Krótki klip rozpoczyna się tajemniczą postacią kryptydy biegnącą wzdłuż drogi, z pewnością uciekając przed psami. Nagle wskoczyła do pojemnika na śmieci, aby uniknąć ścigających ją piesków. Nazwanie tej postaci lub klipu fałszywym byłoby niesprawiedliwe, ponieważ zwierzę można było zobaczyć, jak staje się ciekawe po utraceniu celu, który ponownie pojawił się na scenie po tym, jak udało mu się odeprzeć ścigającego. Ale skoro już o zwierzętach mowa, chcesz zobaczyć niezwykle rzadki gatunek, który podobno już wyginął? Obserwowanie tych mikroskopijnych kropek z góry wyglądało, jakby to była mała kolonia kijanek, ale tak naprawdę nie są to kijanki. Te zachwycające nagrania zostały uchwycone przez zespół naukowców podczas badania w Antarktyce. Megakolonia licząca ponad 1,5 miliona rzadkich pingwinów, które kiedyś uważano za wymarłe, została odkryta podczas badania zagrożonego regionu Arktyki w 2015 roku. Ekspertom, którzy byli wstrząśnięci znalezieniem setek i milionów ptaków gnieżdżących się w skalistej ziemi, udało się odkryć te wyjątkowe pingwiny, co skłoniło ich do opracowania przyszłego planu w celu ochrony tej rzadkiej gatunkowo populacji. Chcesz, żebym wszedł na twój profil na Instagramie i zostawił ci serduszko pod zdjęciem? Zaobserwuj mnie na Instagramie xpafix, a za każdego followa postaram się odwdzięczyć serduszkiem. Leopard śnieżny przeciwko koziorożcowi. Unosząc się kilka metrów nad śnieżnym klifem, dron sfilmował samca leoparda śnieżnego, który z zasadzki podchodził do koziorożca, ukrywając się za skałą. Z łupem w zasięgu odskoczył, skacząc nad miękkimi zaspami śniegu na skraju stromej ściany skalnej. Spadek z tego punktu miał ponad 300 metrów w dół wąskiego i stromego wąwozu do zamarzniętej rzeki. Sprytny koziorożec był zbyt szybki dla leoparda śnieżnego, który nie tylko nie zdołał go dopaść, ale też skończył w wąwozie. Cudem leopard przetrwał upadek. Zdeformowany wieloryb. Kto by nie był ciekawy, mając widok z lotu ptaka, widząc ogromnego ssaka morskiego pływającego blisko powierzchni na Morzu Śródziemnym? Zespół oceanografów był wstrząśnięty, widząc wieloryba z ostrym odchyleniem w kręgosłupie w połowie jego ciała. Wieloryba o długości 16 metrów początkowo uważano za ofiarę splątania się w sieci, ale późniejsze badania pokazały, że ten rzadki stan był wynikiem poważnego przypadku skoliozy, czyli nieprawidłowego krzywienia się kręgosłupa. Biolodzy próbowali przymocować urządzenie śledzące, ale zniekształcenie wieloryba sprawiło, że było to trudne. Po kilku godzinach rzadkiego widoku wieloryb płetwowy oddalił się od wybrzeża, ledwo płynąc. Ale to jeszcze nic. Oglądaj dalej, ponieważ potem pokażę ci coś bardzo szokującego. Goatman. Jedną z najbardziej tajemniczych, mitycznych istot jest ta nieznana bydlęca postać zamieszkująca opuszczoną jaskinię. Podczas lotu swoim dronem nad niezbadanymi jaskiniami człowiek zdecydował się przyjrzeć tej dziwacznej jaskini. To, co pojawiło się na ekranie, przekroczyło jego wyobraźnię. Dziwna, dwunożna istota z rogami i kończynami przypominającymi kozy, podziwiająca latające urządzenie. Ponieważ w jaskini było zbyt ciemno, nie widzimy zbyt wielu szczegółów, a klip nagle się zakończył, czyniąc istotę jeszcze bardziej tajemniczą. Teleportujący się mężczyzna. Kilka lat temu na kanale YouTube pojawiło się to nagranie dronem, które pokazuje mężczyznę idącego chodnikiem, po czym nagle zaczyna biec, robi kilka kroków, a następnie znika. Dla wielu sceptyków to nagranie mogło być zmanipulowane, podczas gdy inni sugerowali, że facet musiał być podróżnikiem w czasie, uchwyconym przez drona w precyzyjnym momencie przed skokiem w inne czasy. Niektórzy nawet twierdzili, że to tak naprawdę dowód na spontaniczną teleportację, ponieważ niemożliwe jest powiedzenie, co tak naprawdę dzieje się na tym wideo. Czy ten człowiek może teleportować się lub nawet podróżować w czasie, czy też jest to tylko sprytny montaż? Latający humanoid. Uchwycił kilka chwil rzadkiej i dziwnej postaci unoszącej się w powietrzu około 10 000 stóp nad ziemią. Tajemnicza, niezidentyfikowana postać pojawiła się jako błyszczący, bezkształtny obiekt, który po kilku sekundach zmienił pozycję, stając się widocznym jako humanoid. Jak wiele innych tajemnic, ta dziwna postać również stała się przedmiotem kontrowersji. Wielu ludzi nazwało ją UFO lub innym obiektem zmieniającym kształt, nawet niektórzy opisali ją jako międzywymiarowego podróżnika humanoidalnego. Jednak operator drona nazwał ją postacią humanoidalną, posiadająca urządzenie do lotu. Przejdźmy zwinnie do następnego latającego stworzenia. Nagranie, które zaraz zobaczysz, naprawdę przeraziło wielu ludzi. Niebieski diabeł. To albo początek apokalipsy, albo atak istot pozaziemskich. Tajemnicze postacie stojące na środku miasta szybko wzbudziły sensację w internecie. Nieznane mgliste giganty zostały uchwycone przez drona podczas karnawału w San Pedro i można było zobaczyć, jak wysyłają dziwne kłęby dymu w nocne niebo. Niewiele wiadomo było o tych niebieskich diabłach, gdyż te dziwaczne postacie nie pojawiły się zbyt długo na ekranie. Orki polujące na wieloryby. Wieloryby pływają razem podczas swojej corocznej migracji, ale nie są to jedyne ssaki, które tak robią. Z tyłu gonią je dwie orki. Chociaż ataki orek na wieloryby szare nie są rzadkością, zazwyczaj celują w młode, które są znacznie bardziej podatne na atak niż dorosłe. Jednak tutaj orki, widocznie kolektywnie ramię w ramię, wdzierają się w dorosłe wieloryby szare, gryząc ich płetwy piersiowe. Według mężczyzny, który zarejestrował ten spektakularny widok, było ich nawet więcej niż 16, przeprowadzając bezczelne ataki i zostawiając wieloryby rannymi. Pomimo serii nieustających ataków, wielkie wieloryby szare odpowiedziały im ogromnymi płetwami ogonowymi i ostatecznie dotarły do płytkiej wody, przeżywając. Dziwna postać podglądająca drona. Ta dziwna postać wygląda, jakby chciała zatrzymać latający gadżet. Dron latał w pobliżu Fortu McClellan w stanie Alabama. Facet był zdumiony, gdy zauważył tajemniczą postać stojącą obok latarni ulicznej. Wyraźnie chciała do niego dołączyć w środku nocy, ale po zauważeniu, że jest filmowana przez drona, postać zaczyna ukrywać się za słupem i dziwnie znika, jakby bała się, że ludzie się o niej dowiedzą. W tym momencie chciałbym ci na chwilę przerwać. Cieszę się, że oglądasz ten film. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej podobnych filmów. Dzięki temu wiem, że taki content się wam podoba i daje mi to ogromną motywację, a także pozwala nowym osobom znalezienie i zobaczenie tego filmu. A teraz przejdźmy dalej i zobaczymy dość straszne nagranie ducha w opuszczonym budynku. Dama duch. Według starego mitu opuszczone miejsca zawsze są nawiedzone. Aby obalić ten mit, pewien facet postanowił wznieść swojego drona nad opuszczonym miejscem. Kiedy dron zbliżył się do ziemi, pojawiła się dziwna, tajemnicza postać, która później okazała się damą w długiej białej sukni z twarzą zwróconą w drugą stronę. Dama duch stała się jeszcze bardziej przerażająca, gdy nie reagowała, mimo że kamera zbliżyła się do niej. Czy więc to prawda, że dron faktycznie uchwycił duchową damę? Czy jest inne wyjaśnienie dla tajemniczego zjawiska? Jakie są wasze przypuszczenia? Dajcie znać w komentarzu. Atak wilka na łosia. W dziewiczej dziczy przy użyciu drona z wysoką rozdzielczością pewien człowiek był w stanie uchwycić tę fascynującą konfrontację między łosiem a wilkiem nad jeziorem na północnym Ontario. Łoś włóczył się po kolana w wodzie niedaleko brzegu jeziora, a człowiek postanowił zbliżyć drona, by przyjrzeć się sytuacji z bliska. Jednak zanim ponownie uniosła się maszyna w powietrze, wilk nagle wyskoczył z krzaków i chwycił łosia w swoje szczęki. Jednakże majestatyczne zwierzę odmówiło poddania się i broniło się, kopiąc wilka, i zdołało pociągnąć go w głąb wód, gdzie jego napastnik się poddał. Oglądaj do końca, bo tam jeszcze będzie coś bardzo ciekawego na temat łosi. Nieznana istota w lesie. Nad lasem dwóch facetów było w szoku po odkryciu czegoś, co nadal pozostaje tajemnicą dla świata. Poruszająca się tajemniczo wśród drzew, istota na pewno nie była niedźwiedziem, więc postanowili sfilmować rzekome stworzenie. Jednak gdy dron zbliżał się coraz bardziej, rzekomy niedźwiedź zaczął coraz mniej przypominać zwierzę, a jego ludzkie cechy stawały się coraz bardziej widoczne. Chodził na czterech łapach, ale nie było to zwierzę przypominające małpę, lecz mający nagie białe ciało człowiek. Dziwny stwór próbował coś kopać w ziemi, ale para nie odnalazła niczego, po czym postanowili go odszukać. Do dzisiaj mężczyźni nie mają pojęcia, co to było i wciąż mają nadzieję, że ponownie go spotkają. Wzrok społeczeństwa skierował się w stronę jednego z najbardziej odizolowanych plemion na świecie, gdy pewien facet postanowił użyć swojej kamery, aby uchwycić kilka nietypowych ujęć z plemienia Amazonii i odniósł w tym znaczny sukces. Po zrobieniu kilku rzadkich zdjęć rdzennego mężczyzny, który miał być ostatnim pozostałym członkiem odizolowanego plemienia w brazylijskiej Amazonii, z ciałem pokrytym liśćmi, faceta zauważono, jak ścina drzewa, i nawet nie wiedział, że ktoś go obserwuje. Choć brazylijski rząd śledził go od ponad dekady, to nagranie uważano za najrzadszy klip wszechczasów. Więcej na temat niebezpiecznych plemion w tym odcinku. Monstrum z jeziora Loch Ness. Podczas nagrywania materiału filmowego swoim zaawansowanym technologicznie dronem na tle jeziora, Szkot przypadkowo uchwycił rzadki widok jednego z najbardziej niewiarygodnych stworzeń z legend. Jednak podczas przeglądania materiału zobaczył nietypowy kształt pływający blisko powierzchni. Nawet po kilkukrotnym przewijaniu materiału nie był pewny co do tej postaci, jednak według niego miała ona zdecydowanie ten sam kształt, co poprzednie obserwacje jednego z najbardziej nieuchwytnych stworów natury, potwora z Loch Ness. Cień na cmentarzu. Ten facet mógł żałować swojej decyzji o wzbiciu drona nad nawiedzonym cmentarzem, ponieważ jego dron pokazał mu coś naprawdę przerażającego. Nagranie wykonane na cmentarzu w środku nocy rozpoczęło się spokojnym lotem drona nad nawiedzonymi grobami. Sytuacja stała się jeszcze bardziej przerażająca, kiedy zza jednego z nagrobków pojawiła się dziwna, duchowa postać, która tajemniczo uniosła swój mglisty korpus i wzbiła się w powietrze, zanim stała się niewidoczna. Duch nigdy więcej nie został widziany. Nawet po tylu latach od incydentu facet nadal poszukuje postaci, która została przypadkowo uchwycona przez jego drona. Uciekająca zebra. Tym razem dron uchwycił jeden z najbardziej przerażających momentów w dzikiej przyrodzie. W czasie corocznego sezonu migracji na rzece Mara w Kenii grupa dziesiątek głodnych drapieżników uczestniczyła w uczcie, pożerając nieszczęsną zebrę, która stała się ofiarą. Zaczynając od 2, a kończąc na coraz większej liczbie, coraz więcej krokodyli było widocznych, wychylających się, by wziąć udział w ucztowaniu, ciągnąc biedne stworzenie pod wodę. Ta zebra nie była jedyną, ponieważ każdy przekraczający rzekę mógł stać się ostatecznym celem. Ciekawe? Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Zwłoki wieloryba. Na plaży podczas przeszukiwania jej dronem odkryto zwłoki wieloryba. Mężczyzna odkrył ogromne zwłoki leżące niedaleko Sandy Beach w Northumberland, mierzące kilka metrów długości. Wieloryb kaszalot uważano, że zmarł na uduszenie po tym, jak się zatrzymał, ale eksperci nie byli pewni co do rzeczywistej przyczyny jego śmierci, ponieważ większość organów już się rozłożyła lub zostały zjedzone. 6-tonowy martwy wieloryb był rzadkim widokiem, ponieważ te ssaki głębinowe rzadko odwiedzają wody brytyjskie. Po szczegółowej nekropsji zwłoki zostały przeniesione do Muzeum Krajowego Kolonii Pingwinów. Pewien facet postanowił wzbić swojego drona nad linią kolejową, gdy nagle znikąd pojawił się dziwna, olbrzymia, dwunoga postać, która schowała się pod gęstymi drzewami, po czym ponownie pojawiła się po drugiej stronie lasu, chodząc jak humanoid. Choć operator drona próbował sfilmować włochatego potwora, nie był w stanie zbliżyć się, by uzyskać dokładny obraz i zidentyfikować go. Spacerując bez strachu po lesie, ten nieznany włochaty dwunogi stwór mógł być możliwie Bigfootem lub być może Sasquatchem. Ale jeśli nie, to co to było? Krążące renifery. Oto hipnotyzujące wideo stada reniferów w Rosji, poruszających się razem jak wirujący cyklon. Choć wygląda to naprawdę tajemniczo obserwować te zwierzęta krążące w kółko, bez jakiegokolwiek ludzkiego prowadzenia, istnieje przekonujący powód tego dziwnego zachowania. Według ekspertów ten taniec jest rodzajem tarczy ochronnej. Wirująca masa zagrożonych reniferów biegnących w kółko sprawia, że niemożliwe jest skierowanie celu na pojedynczego osobnika. Tworzą oni ciasny krąg i trzymają najczęściej młode w centrum, które są bardziej podatne na atak. Samice również są widziane w środku spirali, a z góry wygląda to dość surrealistycznie. Uratowana orka. Albo to tylko bezmyślna próba ratunku, albo ci goście są naprawdę odważni. Nagranie dronem obejmuje moment, w którym ratownicy próbowali uratować przepłoszoną orkę na argentyńskiej plaży. Ten morski drapieżnik był jednym z 7, które ugrzęzły na brzegu, zanim zostały zauważone przez odwiedzającego. Wolontariusze wraz z ratownikami i biologami morskimi zdołali uratować 6 orek, ale niestety 7 zginęła. Nikt nie był pewien, dlaczego orki ugrzęzły, jednak planowano przeprowadzić sekcję zwłok, aby poznać prawdziwą przyczynę. Nieznana czarna postać. Aby uzyskać widok z lotu ptaka na opuszczony dom na polach, pewien mężczyzna pilotował swojego drona nad gęstą roślinnością. Nagle pośrodku pola zauważył dziwną czarną postać w opuszczonym domu. Nieznany kształt pojawił się z jednej strony i poruszał się jak humanoid, zanim zniknął. Nawet po kilkukrotnym przybliżeniu materiału facet nie był pewien, co to za postać, ale jego zdaniem musiało być to coś tajemniczego, próbującego ukryć się przed ludzkim okiem. Izolowane plemiona Amazonii. Na Ziemi wciąż istnieją obszary niezbadane przez ciekawych homo sapiens. Jednym z takich miejsc jest odizolowane plemię Amazonii. Pierwszy raz ich nagrano za pomocą drona w 2017 roku przez brazylijską ekspedycję, wykorzystując potężne obiektywy. Zespół był w stanie rzucić okiem na rzeczywiste plemię mieszkające w chatach z liści i drewna otoczonych gęstym lasem. Ta grupa etniczna ludzi nadal żyje w epoce kamienia, mężczyźni malując swoje ciała na czerwono i używając prostych narzędzi i broni. Jeśli interesuje Cię tematyka plemion, to zachęcam zobaczyć ten film, w którym opowiedziałem więcej na ten temat. Poroża wyrzucone przez łosia. Pewien człowiek zdołał uchwycić marzenie myśliwego, dorosłego łosia. Ale to nie najbardziej ekscytujący moment. Prawdziwa ekscytacja rozpoczęła się, gdy to majestatyczne zwierzę zaczęło potrząsać głową i zrzucać ogromną parę poroży. Chociaż zdarza się znaleźć poroża, uchwycenie byka, który zrzuca swoje poroże, nie jest codziennym widokiem. Człowiek miał szczęście, że uchwycił ten rzadki moment i po tym jak łoś oddalił się, szybko dotarł na miejsce, by zebrać cenne poroże.